Witam Państwa w magazynie Kulturogrady. Dziś opowiemy o najnowszej wystawie prac Agnieszki Balewskiej. Witam serdecznie w Galerii Pod Lipami. Miała tak gratka dla Państwa, ponieważ pierwsza impreza w tym roku kulturalnym, co mnie bardzo cieszy. Agnieszka Balewska to artystka, której winogradzkiej publiczności nie trzeba przedstawiać. Mieszkająca i tworząca na osiedlu Pod Lipami przyzwyczaiła nas do swej wizji wszechświata. Obecnie w Domu Kultury Pod Lipami możemy oglądać wystawę będącą trzecią odsłoną zdarzeń natury kosmicznej. Dzisiaj na wystawie zaprezentowałam prace częściowo znane Państwu, częściowo nieznane. Postanowiłam pokazać zestawy przeplatane, to znaczy, żeby systemy, które tworzę w rozpędzie, jakby w cyklu prac, które wytwarzam, maluję, postanowiłam je przeplatać różnymi zestawami. To znaczy, staram się, żeby w ogóle wszystkie obrazy moje, które wykonuję, były dobrze zwymiarowane, to jest podstawa. To znaczy, mam stałe liczby, które się powielają i które są w systemie, które są scalone i są koherentne ze sobą. I postanowiłam właśnie wytworzyć takie przeplatane, takie patchworkowe sytuacje dla opowieści kosmicznej natury, zdarzenia natury kosmicznej 03. Jest to opowieść o kosmosie, który jest ciepłą otoliną dla Ziemi. Wbrew temu, co może się w nauce wydawać, że kosmos jest zimny, obojętny i niezależny od nas, ja uważam, że kosmos, przychylam się do takiej hipotezy, że kosmos zawiera w sobie ciepłe życie i może być otuliną dla naszego wsparcia naszej Ziemi, planety Ziemia. Może to trochę brzmi górnolotnie, ale każdy człowiek ma w swoim życiu jakąś misję do spełnienia. Moją misją jest przekazywanie dobra przez sztukę, przekazywanie wartości estetycznych, etycznych, humanistycznych, nawet i teologicznych, które są zawarte w tej przestrzeni. Uważam, że te obrazy pomimo swojej gęstości mają swój oddech. Są bardzo dynamiczne, ekspresyjne, spontaniczne też, chociaż staram się je kaligrafować, bo używam sfumato przecieranych farb, używam też form rzutowania farby na płaszczyznę, używam też puentylizowania, używam czasem też szpachli, pędzla rozcieranego. Dużo mam technik, które łączę ze sobą, ale staram się bardzo dobrze przemyśleć, co po którym etapie następuje w czasie tworzenia, malowania obrazów. Agnieszka Balewska zawitała od naszej galerii już po raz czwarty. Od kiedy jestem kierownikiem, to jest druga wystawa w mojej kadencji. Myślę, że warto było zaprezentować tą wystawę tutaj w Domu Kultury Pod Lipami. Za chwileczkę kończy się nam lato, a wystawa, którą zaproponowała, ja też widziałem, gdzie prezentowała ją w Suchym Lesie, jest bardzo optymistyczna, kolorowa, a zarazem taka słoneczna. Zdarzenia natury kosmicznej, edycja trzecia, to dalsza część tego dzieła, które tworzy Agnieszka Balewska. U nas powstało kilka dodatkowych dzieł, które można uzupełnić o poprzednie wystawy i myślę, że warto przyjść zobaczyć i to lato przedłużyć troszeczkę. W naszej przestrzeni ta wystawa zawiśnie na okres miesiąca, ale dodatkową ciekawostką jest to, że będziemy organizowali aukcję, która będzie wspierała Redemptoris Missio i będzie można nabyć te dzieła tutaj po okazyjnej cenie, ale też wesprzeć artystkę i tą fundację, więc serdecznie zapraszam do zwiedzania tej wystawy. Wystawa w Domu Kultury Pod Lipami jest o tyle ciekawa, że jest bezpłatna, można przyjść w godzinach 9-19, zawsze ją sobie zobaczyć, ze spokojem pokontemplować, co autor miał na myśli. Jak już powiedziała artystka, jej kosmos jest miejscem przyjaznym. Uważny widz dopatrzy się w nim wielu symboli. Kosmos, który pokazuje, jest po części abstrakcyjny i przedstawia jakby chmury kosmosu, gwiazdy astralne, pyły, ale z drugiej strony powołuje się na takie formy archaiczne, jak kulturowe, czyli wazy, amfory, dzbanki, kubły, pojemności, które otaczają też nasze życie wewnętrzne, to znaczy nasze ciała też są jakimiś pojemnościami i my też zawieramy jakąś potencjalną energię w sobie duchową, duszewną i tak samo też maluję właśnie takie wazy, które są synonimem kultury, cywilizacji, ale też łączę je z aspektami roślinnymi, czy są to wazy grusze, wazy jabłka, wazy róże. Czyli łączę to, co jest najczęściej kontrastowe w kulturze czyli i naturze, czyli właśnie zespalając te dwa aspekty, naturalny, kulturalny, które tworzą w efekcie naszą cywilizację ludzką. I chodzi o to, że
Zastanawiam się też sama nad sobą, nad swoim własnym credo życiowym. Dlaczego maluję takie, a nie inne rzeczy, że jest to dla mnie też pytanie, zagadka. Ja wcześniej nie byłam aż tak odważna w takich poszukiwaniach estetycznych. Wydaje mi się, że też życie nauczyło mnie determinacji i progresu w obfitości tych zdarzeń artystycznych. Kosmos, który maluję, jest pełen życia, dlatego że ja uważam, że my jesteśmy częściowo też kosmosami i w nas jest bardzo wyraźne życie. Na przykład kiedy obserwujemy dzieci, one też są bardzo spontaniczne, mają dużą energię i właśnie odwołuje się tej pramaterii, praenergii w człowieku, która jest od urodzenia, to znaczy, która jest oświeceniem naszym za życia. I chodzi o to, żeby pokazać światło wewnętrzne tych obrazach. Mimo że są w czerni zamknięte, to jest to tylko błona, skóra, która otacza to światło, które się rozbija i rozwieca na cały obraz. Zdarzenia Natury Kosmicznej 3 są poniekąd zamknięciem pewnego etapu twórczości Agnieszki Balewskiej. Kolejne prace artystki również będą zakotwiczone we wszechświecie, ale dotyczyć będą trochę innej materii. Temat kosmosu będzie wykorzystany jeszcze w dalszej części, ale będę się skupiała już nie tyle nad formami, co bardziej nad dynamiką. Bardziej to będzie wiatr kosmosu niż przedstawienia symboliczne, archetypiczne. Znaczy pewnie podłączę jakieś doświadczenia dzisiejsze, do tej pory też zebrałam, bo nie sposób zejść z drogi, na której się jest, ale też trzeba szukać jakichś nowych rozwiązań, które by pozwoliły człowiekowi odnaleźć swoją nową drogę. Widz, który tutaj przyjdzie, ma się po prostu dobrze poczuć, ma się zaciekawić formami, kolorami, ma spojrzeć formy, które są też określone idealnym kształtem, kreską, krawędzią wyraźną i ma też się zapuścić jakby w taką przestrzeń przygody, że zapewniam bezpieczeństwo tej podróży, ale jednocześnie chciałabym, żeby człowiek wszedł w tą podróż, żeby się odważył zanurzyć te obrazy, żeby przeżył coś na wzór katarycznego, oczyszczającego przeżycia. Wystawę Agnieszki Balewskiej w Domu Kultury pod Lipami będzie można oglądać do końca września. W dzisiejszym wydaniu Kulturograd to już wszystko. Do zobaczenia.